na pokonanie dystansu. Chcielibyśmy tutaj Państwa nie muszę zachęcać samą ramę, żebyście przyszli tam pod, na plac pod koszykarzem, żeby tam kiedy zostało mieszkańcy Jasienicy, Polic i okolicznych miejscowości. Przybywamy ponownie do miejsca, które ma bogatą, interesującą przeszłość. U progu XIV wieku, tu, wzgórze Maryjne, przybyli z kryku ujścia przez Tatyniem bracia zakonni Augustianie. Jasienica. Niegdyś niezależna osada, dziś część miasta Polic jest najpiękniejszym miejscem zabytkowym i historycznym ziemi polickiej. Jarmark augustiański daje nam możliwość lepszego poznania dziejów augustiańskiej Jasienicy. Możemy tu przeżyć przygodę z historią poprzez poznanie dawnej muzyki, odwiedzając liczne kramy z wyrobami wikliniarskimi, bursztyniarskimi, kowalstwem artystycznym, pszczelarskimi, garncarskimi, jubilerskimi i hafciarskimi. Zapraszamy Was, drodzy mieszkańcy Jasienicy i okolic, do wspólnej zabawy. Pomnij, że przed kilkuset laty bracia zakonni czynili tę ziemię coraz piękniejszą, nowocześniejszą.
Odpocznijmy wspólnie, tak jak niegdyś. Czynili to przodkowie po trudach pracowitych dni. 9 augustiański jarmark ogłaszamy wszystkim za otwarty. Przejdźcie się może takim kółeczkiem, chodźcie tutaj, tak, daj łapeczkę i chodźcie za mną tutaj, tak żeby was każdy dobrze widział. Ja wprawdzie nie pracuję w przedszkolu, ale potrafię z dziećmi pracować, uwaga, ładnie się zaprezentujcie tutaj, uwaga, bo tutaj maluszek siedzi, tak, omijamy go bezpiecznie, zasady bezpieczeństwa koniecznie muszą być zachowane. Drogie dzieci, szanowni państwo, naprawdę komisja ma ogromny problem. Jak sami widzicie, przepięknie wszystkie dzieci wyglądają. Więc pierwsza dobra wiadomość, wszystkie dzieci zwyciężyły. Brawo! Dziękujemy bardzo za to, że zechcieliście przebrać się, uczestniczyć w naszym korowodzie. Dziękujemy bardzo rodzicom, że pomogli wam tak pięknie wyglądać. Ten z włócznią próbuje utrzymać dystans. Ten starczą musi podejść, inaczej jest po nim. To jest to szybszy. jednak. Jedyna ucieczka może być do przodu. No to dawać, pokażcie państwu. Naprzód!
Na barbarzyńce. Dobrze, ten jest zawodowiec. Zbiornik przygotowany. Nie wiem, czy to jest fair. Uwaga, trąbicie. Mamy pierwszego! Kaszkiet! Pan Kaszkiet, zwyciężek, masz na imię? Zwyciężył tytuł opoja Jasienicy głównego. Tam wiecie, nie? Uuu! 3-2-1! Brawo! Niesamowite! Emocje do samego końca!